Cześć moi drodzy, słuchajcie, witam Was dzisiaj w terenie, będzie recenzja, no, pogoda dopisuje i dron, to jest ten dron, którego film już wrzuciłem, testowy. I słuchajcie, na początku zaczniemy sobie od omówienia pilota. Jak chodzi o kontroler, no to jest praktycznie bardzo podobny do tego, co widzieliście w przypadku drona X-Biz, tak samo mamy dwa regulatory, tutaj macie wysokość, a tutaj na boki sobie regulujecie lot dronem, mamy włącznik, wyłącznik, zaraz zobaczycie, natomiast najciekawsze to są te przyciski na dole tak naprawdę. Pierwszy z przycisków pozwala Wam na kontrolę dronem, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania kontroli od początkującego po ekspert. Oczywiście im ten poziom jest niższy, czyli początkujący, to łatwiej się Wam nim kieruje, im wyższy, tym jest gorzej. I dwa przyciski bardzo ciekawe, bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli się dopiero uczycie. Pierwszy przycisk to jest tak zwany Atimode, chodzi od wysokościomierza, czyli jeżeli ustawicie sobie drona, zaraz zobaczymy to w praktyce, na pewnej wysokości wduszacie ten przycisk i on tą wysokość utrzymuje. Nieważne, czy będziecie chcieli go wznieść, czy opuścić, on będzie utrzymywał mniej więcej podobną wysokość. Natomiast drugi przycisk to jest przycisk powrotu. Jeżeli dron Wam za daleko odleci, to jednym przyciskiem przywołujecie go z powrotem i on wraca w pobliże, gdzie aktualnie jesteście. Jeżeli chodzi o samego drona, to Sky Vampir jest zdecydowanie większy niż dron X-Blitz, jest mocniejszy. Przede wszystkim tak, zupełnie inaczej wyglądają już same śmigła, natomiast to jest akurat kwestia, że producent takie dodał. Natomiast sam mechanizm, podobnie jak w X-Blitzu, nie wiem na ile to będzie widoczne, powinno być widoczne, mamy tutaj też niestety, ale wykonane z tworzywa, czyli po prostu plastikowe zębatki napędzające, no to niestety nie gwarantuje nam długiej żywotności, ale producent wciąż kwalifikuje tego drona jako zabawkę, przy czym tutaj byłbym bardzo ostrożny, bo jeżeli chodzi o drona X-Blitza, to w przypadku tamtego drona nawet dziecko, które chwyciłoby tego drona gdzieś w pobliżu, powiedzmy sobie śmigieł, krzywda mu się nie stała, bo one były na tyle słabe, ta moc była na tyle niska, że nic się praktycznie nie działo. W tym przypadku, jak ja raz go chwyciłem w okolice śmigieł, to myślałem, że mi paluchy potrzaska, dlatego tutaj już zdecydowanie uważać. I przede wszystkim z uwagi i na moc, i na wielkość tego drona, nie jest to już zabawka, którą możecie się pobawić w domu. Teraz jest taki troszeczkę lżejszy wiaterek, myślę, że to nawet chyba gdzieś tam widać po tych drzewach z tyłu. On sobie z takim wiatrem bez problemu radzi. Natomiast pamiętajcie też, że najwygodniej jest wtedy latać pod wiatr. Tak samo jak samoloty startują pod wiatr, tak samo dronem wtedy najlepiej pod wiatr latać. Kolejna sprawa. Dron posiada na wyposażeniu kamerę o rozdzielczości 2 megapikseli. Dzisiaj nie zobaczycie filmów z tamtą kamerą. Zrobię osobny krótki filmik, jak to wygląda w oryginale, ponieważ to, co dla mnie było bardzo ważne, to jest możliwość podpięcia kamery sportowej. Ja, jak wiecie, mam kamerę sportową BenQ SP2, teraz trochę obiektyw podusiłem, zaraz go wytrzemy. I teraz tak, ta kamera jest troszeczkę cięższa od na przykład GoPro trójeczki, jak wygląda z najnowszą wersją GoPro, no ale nieważne. Bez problemu ten dron sobie z tym radzi. Co więcej, w przypadku GoPro jest dedykowany uchwyt z systemem takim antywibracyjnym, gdzie tutaj macie gumki takie, jak są w oryginalnej kamerze przy tym dronie, takie zdjęcia zobaczycie. I on jest w stanie wtedy tą kamerkę bez problemu utrzymać. No ja tutaj musiałem troszeczkę kombinować, natomiast zobaczcie, no bez problemu poszło zainstalować tą kamerę na takie rzepy lean-in i kamera się trzyma. Robiłem crash testy upadkowe, bez problemu sobie to działa. Ok, słuchajcie, zaczynamy sobie. Ja muszę tak, najpierw wytrę trochę kamerę, moment. Najlepiej oczywiście sprawdza się koszula. Teraz tak, tutaj mamy czerwony włącznik, którym włączamy samego drona. Tu jeszcze włączę sobie kamerkę na nagrywanie. Jak chodzi o czas pracy na baterii, to nawet w przypadku kamery BenQ SP2, która jest dosyć ciężka, ponad 10 minut dron wytrzymuje. Ok, teraz tak, parujemy sobie. Gałka oczywiście wysokości na sam dół, cyk do góry, raz pyka, robimy w dół i po drugim kliknięciu już dron jest gotowy do lotu. Ok, słuchajcie, włączamy sobie teraz nagrywanie na kamerce i lecimy. Pokażę Wam na początek właśnie, jak działa samo ustawienie wysokości. Zobaczcie, wznosimy się dronem na wysokość, na jakiej chcemy go utrzymać i teraz bukujemy sobie. Nieważne w tym momencie, czy ja będę tą gałką robił do góry, pokaż Marcin tutaj, dzisiaj mam kamerzystę. Czy ja będę tą gałką robił do góry, czy na dół, dron cały czas utrzymuje zadaną wysokość. No oczywiście możemy sobie nim normalnie gdzieś tam sterować, że nam podleci. A dron utrzymuje zadaną wysokość. Jeżeli chodzi o zasięg, około 100-150 metrów to jest realny zasięg tego drona.
Oczywiście możemy tutaj robić wszystkie ewolucje, które są w przypadku normalnych dronów, czyli jakieś zwroty 360 stopni, te sprawy bez problemu. A spieski troszeczkę pochodzą, przepuścimy je. Dobra, tak sobie go puścimy. Zobaczcie w górę. Vampire to jest bardzo fajny dron, który tutaj bez problemu jest w stanie już unieść kamerkę sportową. Urządzenie, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, no to prezentuje standard w tym zakresie cenowym, czyli to jest około 10 minut, przy czym te czasy regularnie były uzyskiwane około 11-12 minut. Dużo zależy też od wiatru. Powiem tak, bez tych osłon on nie zawiśnie Wam tak łatwo na drzewie, także warto o tym pomyśleć, jeżeli zaczynacie swoją przygodę. Poza tym ja zważyłem wszystkie te osłony razem z elementami na diody, które informują nas też oczywiście, gdzie jest przód drona, także na odpowiedniej wysokości, gdzie nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić tak łatwo. Ważą około 20 kilku gramów, to jest dosyć dużo i wiadomo, że wtedy się mnie męczy przy dodatkowo jeszcze kamerze sportowej. Jeżeli chodzi o jego cenę, to on jest trochę droższy niż XBlix Online Wi-Fi, którego wcześniej testowałem. Natomiast to jest zupełnie inna konstrukcja i tutaj mamy kilka zalet w porównaniu do tego drona, który miałem wcześniej, ale także kilka wad. Między innymi w domu już się nim po prostu nie pobawicie. Tutaj można naprawdę sobie paluchy przetrzasnąć, jeżeli chodzi o wkładanie ich przy działających wirnikach. W zestawie są tylko i wyłącznie wymienne śmigła, nie ma już dodatkowo tych osłon, więc jak którąś stracicie, no to najlepiej zdjąć po prostu wtedy wszystkie trzy, co i ja też uczyniłem, bo też miałem jedną przygodę z tym dronem. Czas ładowania baterii około 40 minut, bateria o pojemności 1200 mAh. Te 11 minut to jest wystarczający czas na zabawę. Można oczywiście się zaopatrzyć w dodatkowe baterie, no ale czas jest taki standardowy. Powiem tak, bardzo fajna zabawka, mi się spodobało w ogóle latanie dronami, także ja mam nadzieję, że jeszcze trochę i będę miał przyjemność polatać też jeszcze czymś troszeczkę lepszym, mocniejszym, bo wbrew pozorom to im bardziej zaawansowany dron, tym nawet łatwiej się nim steruje. Jeżeli chodzi o dron Sky Vamper, to polecam go dla początkujących, bo moim zdaniem to jest całkiem fajna konstrukcja, która już nawet dosyć dużo może jak na ten zakres cenowy. Oczywiście pamiętajcie o wszystkich zasadach bezpieczeństwa, które z dronami się wiążą. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Link do sklepu, który mi przesłał tego drona, znajdziecie w opisie tego filmu. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.